Jak się pan zapatruje na karę śmierci? Józef spojrzał ze zdumieniem w oczy Tomaszowi, potem rzekł. Uważam, że nawet w tym pytaniu jest sprzeczność. Kara wyłącza zadanie śmierci, bo zabicie nie jest karą. Więc czym jest według pana kara śmierci? Morderstwem. Kara śmierci po dziś dzień dzieli ludzi na dwa obozy. Wszyscy próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, czy była i czy nadal jest potrzebna. Ja od dawna próbuję sama sobie na to pytanie odpowiedzieć. Często czytając o dramatach ludzkich, czy opowiadając je tutaj, nachodzi mi myśl, że przecież już setki lat temu funkcjonowała zasada oko za oko. Potem jednak emocje opadają i znajduję więcej argumentów przeciw. Nie będę mówić wam o moich spostrzeżeniach, chociaż ten odcinek jest z tym tematem powiązany. Witajcie na kanale Zbrodnia do kwadratu. Zazwyczaj opowiadam wam tu historię tajemniczych zaginięć czy krwawych mordów. Tym razem będzie nieco inaczej. Jak zapewne zauważyliście po samym tytule, opowiem wam o ostatniej polskiej celi śmierci. Dlaczego właśnie ten temat? Poniekąd jest on powiązany z moją rodzinną miejscowością. Dlatego z miejsca chciałam podziękować czytelni Biblioteki Miejskiej w Nowogrodzie za udostępnienie materiałów. Rzecznikowi prasowemu Zakładu Karnego, panu Przemysławowi Sądźce, dziękuję za rozmowę, informacje oraz zdjęcia. Wszelkie źródła, takie jak nazwy gazet, książek oraz serwisów, z których korzystałam, znajdują się w opisie filmu na YouTubie. Nowogrodz to miasto położone w województwie zachodniopomorskim. Znajduje się w odległości około 60 km od Wybrzeża Bałtyckiego i w drugą stronę w podobnej odległości od stolicy województwa, czyli od Szczecina. Jest to niewielka miejscowość, sporo poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Kiedy ja myślę o Nowogrodzie, z automatu wspominam dzieciństwo, czasy szkolne. Przed oczami mam urokliwy krajobraz jeziora czy słynne dzikie plaże, o których śpiewał zespół Rotary. Jest jednak jedno miejsce, które od pewnego czasu szczególnie zajmuje moje myśli. Wspomniana już cela śmierci. Kiedy mówimy o KS-ie, najczęściej na myśl przychodzą nam większe miasta typu Gdańsk, Warszawa czy Kraków, gdzie notabene wykonano ostatni wyrok. Wszystkie te miejsca już dawno zostały zlikwidowane. Dlaczego akurat ta w Nowogrodzie wciąż istnieje? Aby to wyjaśnić, musimy cofnąć się lata wstecz, więc będzie to poniekąd odcinek kryminalno-historyczno-edukacyjny. Zakład karny w Nowogrodzie to dziś jednostka zamknięta, w której swoje wyroki odsiadują mężczyźni recydywiści. Służbę pełni tam 337 funkcjonariuszy oraz 18 pracowników cywilnych. Zanim jednak więzienie zaczęło pełnić swoją aktualną funkcję, przeszło wiele reform czy przemian. Historia budynku sięga średniowiecza, właśnie dzięki temu to miejsce jest tak wyjątkowe. Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z XIII wieku, gdy jako zamek należał do biskupów kamieńskich, a następnie w roku 1274 został przejęty przez niemiecki ród Ebersteinów. Podobnie jak gród, który w XIV wieku uzyskał prawa miejskie. Ród ten stał się właścicielem całego miasta oraz okolicznych wsi. Właściwie to całość stanowiła lenno. Ebersteinowie na tereny Pomorza zostali wysłani przez biskupa Hermana von Glitschen. Otto I otoczył teren zamku fosą oraz wałem z palisadą. Ta średniowieczna fortyfikacja częściowo przetrwała do dziś, co jest ważne w całej tej historii. Przez lata sam zamek przeszedł szereg remontów. Na miejscu średniowiecznych budowli postawiono renesansowe konstrukcje. Obok kościoła mariackiego był to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Był, gdyż kiedy w 1663 roku zmarł ostatni męski potomek rodu Ebersteinów, zamek już od wielu lat stał pusty i powoli zaczynał straszyć. Nikt nie zainteresował się niszczącą budowlą, która dodatkowo ponad 10 lat później została ograbiona i podpalona przez Szwedów, tak jak Neugard, czyli ówczesny Nowogrodz.
Nie wiadomo do końca, co działo się z zamkiem, a raczej jego zgliszczami przez dziesiątki lat. Brakowało oficjalnego właściciela, kogokolwiek, kto zająłby się odbudową. Dopóki zamek nie został przejęty na własność państwa, najprawdopodobniej wszystko się tam waliło, gniło i pożytku z tego nie było. Jakichkolwiek prac nie podjęto się na nim przez lata od pożaru. Przez pewien czas stacjonowały tam wojska napoleońskie, które parter budynku odbudowanego na fundamentach zamku przeznaczyły na więzienie. Z niektórych źródeł wynika, że już wtedy dokonywano w nim egzekucji w postaci rozstrzeliwania skazańców. Zresztą francuskim wojskom niewiele było potrzeba, aby taki wyrok wykonać. Pierwsze wzmianki o nowgorskim zamku stricte jako o jednostce więziennej pojawiły się w XIX wieku. Wokół placówki pojawił się ceglany mur, a na jej terenie wartownia. Królewski Oddział Karno-Wychowawczy w Neugard, jak wówczas nazywał się zakład, w 1820 roku przyjął skazańców ze zlikwidowanego więzienia w Stargardzie. Jako anegdotę dziennik nowogardzki przytoczył fakt, że tego dnia w mieście odbywał się targ, a mieszkańcy obserwowali ponury kondukt przybywających do więzienia recydywistów. Od pierwszych chwil był jednym z największych zakładów produkcyjnych w mieście. Była tam szwalnia, tapicernia, stolarnia czy pracowano nad wyrobem obuwia. Pracujących więźniów liczyć można było w setkach. Do II wojny światowej zakład przeszedł jeszcze kilka reform. Był placówką dla kobiet, dla młodocianych z regionu berlińskiego, a nawet podczas Wiosny Ludów więziono w nim przywódców rewolucyjnych. W XIX wieku wybudowano również na terenie zakładu karnego kościół, budynek administracyjny czy szkołę. Po zakończeniu wojny w 1945 roku więzienie zaczęło działać jako zakład karny dla mężczyzn. I tak jest do dziś. Współcześnie jest jednostką zamkniętą. Więźniowie nie pracują już jak niegdyś, ale nadal się szkolą, tworzą piękne rękodzieła, które często trafiają na licytację WOŚP-u, mają własny radiowęzeł, ale to wszystko tak na marginesie. Wracając, w 1972 roku w Nowogardzie powstała cela śmierci. Podczas budowy wzorowano się na tej krakowskiej. Jak wygląda, opowiem nieco później, gdyż chciałabym skupić się na innych sprawach. Jeśli chodzi o ilość osób straconych, w rozmowie z rzecznikiem zakładu, panem Przemysławem Sądką, dowiedziałam się, że w tej chwili żadne akta znajdujące się na miejscu nie wspominają o egzekucjach. Wszystko owiane jest legendą i jakiekolwiek informacje to tylko strzępki, które przez lata przekazywali sobie funkcjonariusze. Z rozmowy i przekopanych materiałów prasowych udało mi się ustalić kilka rzeczy. W tej celi śmierci życie straciło najprawdopodobniej 6 skazańców, chociaż niektóre źródła wspominają o 10, a nawet 13. Jednak to tylko plotki. Byli oni zapewne gwałcicielami i mordercami. Zapewne, bo zakład nie dysponuje wszystkimi dokumentami, są jedynie utajnione dane osobowe, pozostałości zapisków i tak jak już mówiłam, wspomnienia byłych funkcjonariuszy służby więziennej. Faktem jest, że ostatni wyrok w Nowogardzie wykonany został 12 grudnia 1978 roku, a stracony był mężczyzną z Gryfic, miejscowości położonej niecałe 40 km dalej. Podobno upoił on małą dziewczynkę alkoholem, zgwałcił i udusił, za co skazano go na KS-a. Ciężko jest też powiedzieć, kto wykonywał egzekucje oraz czy w trakcie nich obecny był miejscowy ksiądz. Pan Przemysław wspomniał, że kuria szczecińsko-kamieńska nie chciała wypowiedzieć się nigdy na ten temat. Plotkowano też, że katem w nowogardzkim zakładzie był ktoś mieszkający w jednej z okolicznych wiosek, ale jak mówiłam, nie jest to potwierdzone. Jeśli chodzi o kata, wiadomo jest, że ten podróżował po kraju wykonując liczne egzekucje w dużych polskich miastach. Jeśli chodzi o profesję kata, było ich w sumie 4 przez cały okres PRL-u. Ale skupmy się na tym, o którym wiemy najwięcej. Jego tożsamość znana jest nielicznym, głównie prokuratorom, adwokatom czy dyrektorom więzień, w których wykonywał swoją pracę.
Personalia zatajone są do 2038 roku, czyli 50 lat po wykonaniu ostatniego wyroku. Ciekawostką jest, że w innych krajach ten wakat nie był owiany aż taką tajemnicą. Kacie oprócz strachu wzbudzali podziw. Niektórzy byli nawet traktowani jak celebryci. W Wielkiej Brytanii wszyscy znali nazwisko tego ostatniego, Pierpointa, który przez 22 lata swojej kadencji odebrał życie ponad 600 skazańcom. W przypadku polskiego kata wiele udało się ustalić panu Jerzemu Andrzejczakowi. Poznał go przez przypadek, gdy jako młody dziennikarz odwiedzał w więzieniu Kazimierza Polusa. Polus był seryjnym mordercą skazanym na karę śmierci i tu znów mała ciekawostka. Zanim przeniósł się do Poznania, odsiadywał niegdyś wyrok w nowogarskim więzieniu. O jego osobie usłyszycie najwięcej w 5-odcinkowej serii na kanale Kryminatorium oraz w rozmowie pana Andrzejczaka z programem natemat.pl. Linki znajdziecie standardowo w opisie pod filmem. Wróćmy jednak do postaci kata. Dziennikarz widział go przelotnie w areszcie śledczym w Poznaniu w 1985 roku. Później po 5 latach rozpoznał go w Warszawie na jednym ze spotkań AA. Z wielkim trudem i dozą niepewności zgodził się na rozmowę z dziennikarzem. Polski kat w wywiadzie przedstawił się jako Edward, więc tak też będę go na zmianę nazywać. Wróćmy do jego pracy, bo zabijanie skazańców właśnie tak on sam opisywał. W książce Jerzego Andrzejczaka Spowiedź polskiego kata możemy poznać podejście, znów muszę użyć tego słowa, podejście kata do kary śmierci. Dowiadujemy się o jego pracy, zwyczajach. Część tego odcinka bazuje głównie na informacjach zgromadzonych przez dziennikarza w trakcie rozmowy z anonimowym katem. Gdyby nie ona, nie wiedzielibyśmy nic. Tak, dowiadujemy się, jak to się wszystko zaczęło. A zaczęło się, można powiedzieć, zwyczajnie. Edward, zanim podjął się tego, co tu dużo mówić, mrocznego zawodu, służył w wojsku. Właściwie odbywał zasadniczą służbę wojskową. Już wtedy wylądował w plutonie egzekucyjnym i wykonywał wyroki na oficerach. To było dla niego przepustką do wakatu kata. Kiedy pracował w więziennictwie, jego poprzednik zrezygnował, bo nie radził już sobie psychicznie. Wtedy ktoś przypomniał sobie o Edwardzie i jego doświadczeniu w wykonywaniu wyroków. Był rok 1975, kiedy zaoferowano mu posadę kata. Zgodził się, bo jak później mówił, ktoś musiał skazanych zabijać. On musiał nauczyć się wieszać. Przez pół roku obserwował swojego poprzednika w trakcie egzekucji. Uczył się prawa, biologii, anatomii, fizyki. Powieszenie człowieka w humanitarny sposób wymagało pewnych obliczeń, aby skazaniec nie cierpiał fizycznie. Czasem wieszał kat Edward, czasem jego pomocnik, ten drugi kat, o którym nie wiemy właściwie nic. Kara śmierci przez rozstrzelanie została wycofana w Polsce w 1979 roku. Potem królował już tylko stryczek, którego, jak napisał Marian Dziadul, okropnie bali się najgorsi zwrotnialcy. Polus, Trynkiewicz, Zub, można by tak wymieniać. Przez 13 lat kat i jego pomocnik powiesili 110 osób, według oficjalnych statystyk. Największą karą dla skazanych na KSA było nie samo jej wymierzenie, a oczekiwanie na nią. Od wczesnego rana do późnego popołudnia, bo wtedy najczęściej wyprowadzano ich z celi, aby kat mógł wykonać wyrok. Każdy dzień przeżywany w strachu, że to już. Przygotowania trwały na ogół godzinę. W tym czasie skazaniec mógł się wyspowiadać, zjeść ostatni posiłek, wypowiedzieć ostatnie życzenie. Oczywiście takie, które można było spełnić i nie odwlekało ono egzekucji. Najczęściej był to papieros, kieliszek wódki czy rozmowa. Dwóch katów ubranych w, cytuję, czarny garnitur, białą koszulę, czarny krawat, osłony twarzy, czarne skarpety i białe rękawiczki. Dopełniało swoje powinności. Jeden zakładał skazańcowi opaskę na oczy, drugi sznur i dźwignią zwalniał zapadnie. Niekiedy przed wykonaniem wyroku trzeba było danego delikwenta zakuć w kajdany, gdyż walczył do końca. Podczas egzekucji byli obecni naczelnik aresztu, prokurator, lekarz, pewni funkcjonariusze, niekiedy ksiądz czy adwokat. W naszym kraju wieszano po angielsku. Po założeniu pętli na szyję spod nóg skazanego usuwa się podłoga. Tu cytat ze spowiedzi polskiego kata.
Skazaniec umierał szybko, od kilku sekund do kilku minut. Najważniejsza była humanitarność. Egzekucja miała być wykonana niezwłocznie, szybko, niepublicznie. Ostatnim podpunktem jest pewność. Pewność, że wyrok został wykonany. Nie można było go powtórzyć. Od powieszenia odczekiwano 20 minut, po których lekarz stwierdzał zgon. Najczęściej zwłoki wedle woli rodziny były im wydawane, aby mogli dokonać pochówku. Jeśli nikt się po niej nie zgłaszał, najczęściej składano ciało w anonimowym grobie. Edward po wykonaniu pracy chodził na wódkę. Czy targały nim wyrzuty sumienia? Możliwe. Mówił, że wykonywanie wyroków nie sprawiało mu przyjemności. Nie mordował. Robił to, czego oczekiwało od niego państwo, społeczeństwo oraz prawo. Traktował to jak zwykłą dorywczą pracę, gdyż nadal był strażnikiem w więzieniu. Mówił, tu cytuję, skazanych na śmierć zabijała wynajęta ręka sprawiedliwości. Oraz prawo musi być równe dla każdego, sprawiedliwe, ale i surowe. Bycie katem tylko umocniło jego osobiste poglądy, że kara śmierci była w tamtym czasie potrzebna. Nie był zwolennikiem tortur, nie podobały mu się metody z zachodu, na przykład krzesło elektryczne. Sam chciał odejść we śnie. Czytając rozmowy pana Andrzejczaka z Edwardem czy jego wspomnienia, odnoszę wrażenie, że kat ponad wszelką wątpliwość ufał systemowi. Dla niego każdy skazany zasłużył na swój wyrok. Według niego nie było mowy o niewinności, gdyż wiele osób pracowało nad każdą jedną sprawą. Czytał akta przed egzekucjami i nigdy nie miał wątpliwości. Z tego opisu wynika, że ostatni polski kat był człowiekiem bez serca. Samo słowo kat mogłoby o tym świadczyć. Jednak podczas rozmów zdradził kilka rzeczy, które kreowały go na zwyczajną osobę. Miał żonę. Nie wiedziała o jego dorywczej pracy i chciał, aby nigdy się nie dowiedziała, że to spod jego ręki zginęło tyle osób. Musiał ją bardzo szanować, chociaż czy kłamstwo jest oznaką szacunku? Ciężko mi na to w tej chwili odpowiedzieć i mam mieszane uczucia. Nikt z bliskich nie wiedział, co robi. Mówił, że jeździ w delegacje. W latach 90., gdy spotykał się na wywiady z dziennikarzem, miał około 60 lat i podobno wyglądał jak zwykły urzędnik. Wtapiał się w warszawski tłum. Czasem mówił od rzeczy, najwięcej po alkoholu, z którym miał spory problem. Znów, wyrzuty sumienia? Najczęściej twierdził, że ich nie posiada. Zdradził wiele, ale nie wszystko, gdyż pewne rzeczy wciąż owiane są tajemnicą. Kiedyś może dowiemy się więcej. Nie wiadomo nawet, czy imię, którym się przedstawił, jest prawdziwe. Nikt nie znał go z nazwiska. Krąży o nim wiele plotek, chociażby, że popełnił samobójstwo, bo nie potrafił poradzić sobie z własną psychiką. Jeśli żyje, dziś jest między 80 a 90. Kto wie, do 2038 raczej nie dożyje. Jak już wiecie, Kat ostatni wyrok przez powieszenie wykonał w 1988 roku, ale to nie był koniec kary śmierci w kraju. Ta jeszcze przez kilka lat spędzała sen z powiek skazańcom, bo od 1995 roku do oficjalnego jej zniesienia w 1998 obowiązywało wstrzymanie KS-a. Jednak to rok 1989 wprowadził największe zamieszanie w Polsce, w polskim prawie, zakładach karnych i sercach więźniów. Wszyscy wiemy, jak ważny był to rok. Rok wielkich zmian, wielkich nadziei dla każdego rodaka. Ponad 30 lat temu łatwo było trafić za kratki. Często skazywano przestępców na lata więzienia za drobne kradzieże czy rozboje. Nie wspominając o przestępstwach gospodarczych, które były surowo karane. W 1985 roku prawo zostało zaostrzone do tego stopnia, że wystarczyło ukraść komuś drobiazg, aby trafić za kraty. Dlatego kiedy pojawiły się pierwsze informacje o obradach Okrągłego Stołu, o wolnych wyborach, demokracji, więźniowie oczekiwali licznych amnestii. Osadzeni za te mniej groźne przewinienia liczyli na zwolnienia lub poprawę warunków, które panowały w zakładach. Bicie, poniżanie, niesprawiedliwe kary. Mieli tego dosyć. Co jakiś czas owe amnestie miały miejsce. Zwalniano między innymi więźniów politycznych, ale pod koniec lat 80. miały być one wyjątkowe. W mniemaniu odsiadujących wyroki oczywiście.
Wiele źródeł wspomina, że skazani w pewien sposób naciskali na nowy rząd, aby ten je przeprowadził. W końcu Polska stawała się demokratycznym państwem i wielu z ówczesnych więźniów politycznych stało za wielkimi reformami. Zaczęli obejmować ważne stanowiska, mieć coś do powiedzenia. Latem 89 dochodziło do mniejszych buntów czy strajków głodowych. Więźniowie w Nowogardzie, Czarnym i Goleniowie przepędzili strażników i wyszli na dachy. Tam rozbili namioty, puszczali muzykę. Można powiedzieć, że zrobili sobie małe wakacje, a funkcjonariuszom to nie przeszkadzało. Przymykali na to oko. Nie dochodziło do aktów przemocy. Te strajki nie pomogły jednak w wywalczeniu upragnionej wolności. Powstał komitet protestacyjny skazanych, którego szefem został 34-letni Zbigniew O. pseudonim Orzech. Był on recydywistą, który karę odsiadywał w tamtym momencie w Nowogardzie. Odegrał dużą rolę podczas strajków i buntów w tym przełomowym roku. To on kontaktował się z władzami. Najważniejszym momentem, jeśli chodzi o amnestię, okazał się grudzień, gdyż owszem, doszło do zmian w prawie, nawet dużych zmian, gdyż skazanym na karę śmierci wyrok zamieniono na 25 lat więzienia. Dożywocie jeszcze wtedy nie obowiązywało w polskim kodeksie karnym i w sumie niewiele więcej. Najwięksi zwyrodnialcy, mordercy, gwałciciele zyskali przywileje, a przeciętny osadzony spotkał się ze ścianą. Ale po kolei. Po tych letnich buntach w listopadzie 1989 roku debatowano na temat projektu ustawy amnestii. W tamtym momencie w Sejmie większość stanowili członkowie Solidarności, którzy byli za amnestią rozszerzoną. Jednak projekt ustawy w Senacie nie miał szans na poparcie, gdyż solidarnościowców było w nim mniej niż 40%. Dla zainteresowanych pełnymi materiałami z obrad Sejmu z 1989 roku, podczas których dyskutowano o karze śmierci czy amnestii, dodaję linki w źródłach. Szczególnie zachęcam do obejrzenia retransmisji z 12 posiedzenia dotyczącego projektu ustawy o amnestii, które jest dopełnieniem tej historii. Odbyła się ona 16 listopada i argumentacja czy za, czy przeciw była bardzo skrajna. Wypowiadali się posłowie z zawodu lekarze, posłowie, którzy spędzili lata za kratami i okazywali zrozumienie względem recydywistów oraz skazanych za przestępstwa gospodarcze. Jak słusznie zauważyła jedna z posłanek, najbardziej przeciw projektowi byli właśnie ci, którzy więzienia nigdy nie zaznali. Jednak największe wrażenie wywarły na społeczeństwie słowa Adama Michnika. Uznajmy wreszcie, że to, że ktoś popełnił przestępstwo, to jest nieszczęście. To jest jego nieszczęście. Spróbujmy mu pomóc. Wzywam do głosowania za amnestią rozszerzoną. 18 listopada trzech więźniów pojechało do Warszawy na rozmowy z ministrem sprawiedliwości. Wtedy urząd ten obejmował Aleksander Będkowski. Jednak to spotkanie się nie odbyło. Głównie dlatego, że więźniowie podeszli do całej sprawy ze zbyt dużym luzem. Najpierw w drodze do Warszawy zażądali obiad w restauracji. Podczas obiadu wódki. Nieco podpici postanowili jeszcze poprosić funkcjonariuszy o krótki wypad do znajomych, ale gdy spotkali się z odmową, zdemolowali furgonetkę, którą transportowano ich do stolicy. Dlatego minister nie chciał z nimi rozmawiać. Orzech, który był jednym z reprezentujących skazańców w Warszawie, ostatecznie spotkał się z senatorem Edwardem Wendę. Ten przekazał mu i jego kolegom niezbyt satysfakcjonujące wizje odnośnie zmian w ustroju. My wam amnestii nie obiecujemy, ale obiecujemy, że będziemy się o nią ubiegać. Nie możemy obiecać, że będzie ona bez wyłączenia tych i owych. Tak Zbigniew wspominał słowa Wendę. Przeciwko amnestii byli m.in. znani wszystkim bracia Kaczyńscy, głównie wyrażali sprzeciw dla tej obejmujących skazanych na śmierć. Jednak wbrew sprzeciwom posłów, naciskom więźniów, do amenii, jak sami o niej mówili, doszło. Ale objęła ona głównie ciężkie przypadki. Nie było mowy o zmianach w traktowaniu czy chociażby częściowym zniesieniu kar
dla odsiadujących lżejsze wyroki. Wcześniejsze założenia czy też marzenia skazańców okazały się fiaskiem. Dodatkowo prasa donosząca o zmianach w prawie podsycała zaognione już nastroje. Wszystko zaczęło się 7 grudnia po ogłoszeniu przyjęcia ustawy, która część wyroków złagodziła, chociażby za przestępstwa skarbowe. Więźniom skrócono kary z 25 lat na 15 czy 10, a co wzbudziło największe wzburzenie, skazanym na śmierć życie darowano. Cytując ustawę o amnestii z 89, artykuł 5, ustęp 1, punkt 2. Zamienia się karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności, a orzeczoną obok niej karę dodatkową pozbawienia praw publicznych łagodzi się do 10 lat. To wzbudziło rozgoryczenie. A w Teleekspresie padły pierwsze informacje, które dotarły do osadzonych w zakładach karnych. Powoli zbliżała się godzina zero, a oznaczała ona jedno. Bunt. Więźniowie już wcześniej przygotowali sobie broń. Były to m.in. zrobione w warsztatach maczugi, pałki z kolcami, naostrzone piki czy miecze. Kiedy znów nie dostali żadnej pozytywnej dla siebie wiadomości, powyważali łóżkami drzwi i ruszyli szturmem na strażników. Prasa najczęściej wspomina grudniowe bunty, przytaczając dwa zakłady karne – w Czarnym i w Goleniowie. Faktem jest, że obok tych dwóch miejscowości pojawił się znów Nowogard. W Czarnym 1500 więźniów chciało zemścić się za wszystko, czego doświadczyli za kratami. Obawiano się, że zaatakują rodziny strażników, gdyż obok zakładu znajduje się osiedle, na którym mieszkali. Osadzonym nie zależało na niczym, nie mieli nic do stracenia. Na szczęście zamknięta brama ich powstrzymała. To znaczy nie do końca, gdyż ofiary można było liczyć na terenie zakładów stratowanych czy zastrzelonych. Byli postrzeleni zarówno przez funkcjonariuszy, jak i zamordowani dzidami przez swoich kolegów. W Goleniowie doszło do zabójstwa. Współwięźniowie w celi podpalili mężczyznę, którego uważali za kapusia. Podpalili pawilony i przejęli kilka budynków, a samym strażnikom grozili śmiercią. Jeśli macie ochotę poznać historię buntów z 89 roku od początku do końca, to powstał film dokumentalny pod tytułem Bunt więźniów w Goleniowie Jacka Kamińskiego oraz drugi w reżyserii Magdaleny Kozery o tytule Był bunt. Ten ostatni polecił mi obecny rzecznik zakładu karnego w Nowogardzie i będę się do niego jeszcze odwoływać. W dokumencie występują naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, strażnicy, osadzeni, mediatorzy. Natomiast po krótkim przybliżeniu tego, co działo się w Czarnym czy w Goleniowie, mieście oddalonym o niecałe 30 km od Nowogardu, chciałabym dokładnie opisać to, co działo się właśnie w mojej rodzinnej miejscowości. Od czego się zaczęło, jak przebiegał bunt i jak przeżywali sytuację mieszkańcy. Podobno w Nowogardzie skazańcy wahali się, czy ruszyć z buntem, jak ich koledzy z zakładów w Czarnym i Goleniowie, czy może podjąć się biernego oporu, strajk głodowy. Według źródeł Orzech postanowił rozmawiać z naczelnikiem więzienia. Poinformował go, że wszyscy osadzeni mają spotkać się w świetlicy, a jeśli nie, to wysadzi kotłownię. Ówczesny naczelnik zgodził się, ale szybko podjął kroki zapewniające względne bezpieczeństwo zarówno pracownikom osadzonym, jak i mieszkańcom miasta. Wyprowadził więźniów z kotłowni, aby odwieść plany Orzecha. Wszyscy spodziewali się najgorszego. W świetlicy doszło do podziału. Większość skazanych nie chciała używać siły, nie chciała rozlewu krwi. Dlatego pierwszego dnia pozamykali się w celach i co godzinę bili miskami o kraty, aż do następnego ranka, gdy z mediów dowiedzieli się o szturmie w Czarnym i o ofiarach w ludziach. Obudził mnie chłopiec, który tam siedział w fotelu. Mówi, Ryszek, wstawaj, bo już jest czas. Się ubrałem, umyłem, poszedłem. No to się zice, włączyłem telewizor i pierwsza informacja mnie wyleciała na siedlicy. Znaczy ja powiem tak, to był czarno-biały telewizor, duży. Uderzyłem tabletem i ten podmuch tego kineskopu mnie do rzeczy był otwarty, mnie wyrzucił praktycznie na korytarz. Wstałem w wariacji, bo jak zobaczyłem, że to są trupy w więzieniu. Są ofiary w Czarnym, nie ofiary w wypadku, są rozstrzelani. Bunt staje się faktem.
Potem podczas kolejnej rozmowy z naczelnikiem Zbigniew O. powiedział: za 5 minut spalimy panu ten kryminał. Odprowadzany do celi wybił szybę na dziedzińcu i zaalarmował innych więźniów. Jedziemy do dołu. Co miało być znakiem na rozpoczęcie buntu. Reszta to totalny chaos. Z każdej perspektywy bunt przebiegał inaczej. Wiadome było, że więźniowie powyrywali drzwi. Funkcjonariusze zaczęli się wycofywać w popłochu i strachu. Strzelali do protestujących gazem, a ci w odwecie puszkami z łatwopalną pastą. Podobno do największej walki doszło w pawilonie 4 i tam też podobno znowu orzech wydał zgodę na podpalenia pawilonów. Podpalono 3 pawilony, a więźniowie przedostali się na dach, z którego mieli dobry punkt obserwacyjny. Stamtąd rzucali funkcjonariuszy cegłami. Planowali długie oblężenie. Obejmowali warty z przerwami na sen i kontrolowali sytuację na bieżąco. Obecny rzecznik prasowy zakładu karnego w Nowogardzie, pan Przemysław Sądka, w naszej rozmowie wspominał, że jako nastolatek obserwował to, co się dzieje w mieście. Jak mówi: w powietrzu czuć było specyficzny zapach sztucznych ogni, podobnych do zapachów Sylwestra, ale nie do końca taki sam. To było coś innego. Moja rodzina też nie wspomina tych wydarzeń za dobrze. Babcia mówi, że wszyscy obawiali się zbuntowanych więźniów na ulicach miasta. Mama, że dojdzie do okropnego rozlewu krwi na niewinnych mieszkańcach Nowogardu. W międzyczasie do buntujących się w zakładach wysyłano byłych więźniów politycznych. Byli oni jednak nieprzygotowani na rozmowy z walczącymi. Ci przyjęli ich jako swoich dawnych kolegów, ale nie zawiesili broni. 9 grudnia komendant szczecińskiej milicji Jerzy Stańczyk podjął się rozmów w Goleniowie. Mimo zezwolenia na atak nie chciał rozlewu krwi. Jak wspominał później, wygłosił do osadzonych krótką mowę, która przyniosła pozytywny skutek. Teraz jesteście moimi przyjaciółmi. Przeciwnikami byliście na wolności, kiedy musiałem was ścigać. Nie chcę was bić ani zabijać i nie chcę, aby moi ludzie ucierpieli. I tak kiedyś musicie się poddać. Dopiero kiedy Stańczyk obiecał, że po opanowaniu buntu więźniowie nie będą bici i szykanowani, ci zgodzili się na powrót do cel. W Czarnym sytuacja wyglądała gorzej, gdyż doszło do szturmu, który pochłonął kolejne ofiary. Państwo musiało siłą odbić teren zakładu. Ale wróćmy do Nowogardu. 10 grudnia komendant M.O. pojawił się na placu zakładu karnego. Dochodziło do sprzeczek między policją a służbą więzienną, która była oburzona i chciała do więźniów strzelać. Stańczyk poszedł znów nastawiony pokojowo i poprosił o rozmowę z osobą dowodzącą. Wszystko to można zobaczyć w postaci materiałów filmowych w dokumencie Był bunt. Tak samo jak samych skazańców ze słynnym hasłem „Więcej krwi nie potrzeba”, napisanym na białym prześcieradle. Orzech zgodził się rozmawiać. Jak później wspominał, oni nie mieli już siły walczyć. Wiedzieli, że nie mają też szans z licznymi funkcjonariuszami milicji, a jeśli doszłoby do kolejnego szturmu, mieliby kolejne straty w ludziach. Stańczyk był jedyną osobą, która chciała pokojowo rozmawiać. Zbigniew O. postawił warunek. Chciał rozmawiać w 5-osobowym składzie, jak to się mówi, tu i teraz. I komendant przystał na te żądania. Kazał zamknąć bramę, a orzech wraz z kompanami zszedł z dachu. Wtedy buntować zaczęli się funkcjonariusze służby więziennej, którym nadal nie podobały się decyzje milicji. Nie chcieli negocjacji, nie chcieli nawet do nich dopuścić, przez co MO musiała oddzielać klawisze od bramy. W tamtym momencie chcieli ukarać osadzonych za bunt. To wszystko też zobaczycie w filmie. Po powrocie orzecha do reszty więźniów wszyscy zgodnie podjęli decyzję o zakończeniu buntu i wrócili do swoich cel. Sam Zbigniew O. wywarł ogromne wrażenie na Jerzym Stańczyku. Był kontaktowy, zdecydowany, a przede wszystkim wiedział, że dalszy opór nie ma sensu. Jednak później nie obyło się bez śledztwa względem funkcjonariuszy, procesów sądowych przeciwko buntującym się i skazań. Orzech oskarżony został o wszczęcie i przewodniczenie w trakcie trwania buntu.
Na sali rozpraw podobno wykrzyczał: to był słuszny proces wywołany trudną sytuacją bytową i niesprawiedliwością komunistycznego ustawodawstwa. Ostatecznie skazany został na 7 lat pozbawienia wolności i grzywnę, gdyż nowogardzkie więzienie ucierpiało najbardziej. Orzech zmarł w 2012 roku. Ciekawostką jest, że jego dług za zniszczenia zakładu w trakcie buntu wynosił w tamtym momencie z odsetkami aż 35 milionów złotych według Gazety Wyborczej. Wyobraźcie sobie, jak wiele strawił wtedy tamten pożar. I właśnie na tym chciałam się skupić, na zniszczeniach. W latach 90., gdy rozpoczęły się prace nad sprzątnięciem całego pogorzeliska, do zakładu karnego w Nowogardzie przyjechał wojewódzki konserwator zabytków. Jak się okazało, dwa doszczętnie zniszczone pawilony były zbudowane na podziemiach dawnego zamku, o którym opowiedziałam wam na początku odcinka. W jego piwnicach znajdowała się właśnie cela śmierci, która cudem ocalała w pożarze. Czy więźniowie specjalnie podpalili pawilon? W końcu cela śmierci wiązała się poniekąd ze znienawidzonymi osadzonymi, którym zmniejszono karę. Zapytałam o to pana Sądkę, lecz nikt nigdy tego nie dociekał. Możliwe, że podpalenie tego pawilonu było nieplanowane. Odkrycie konserwatora wstrzymało rozbiórkę ruin. Budynki zakładu karnego w Nowogardzie nie były w tamtym momencie zabytkiem, ale nie można było dopuścić do zniszczenia pozostałości zamku von Ebersteinów. Prawdopodobnie znajdujące się tam karcery pochodziły z XVI wieku. Ostatecznie teren zakładu został wpisany do rejestru zabytków jako zamek. W związku z tym jakiekolwiek zmiany czy remonty muszą być ustalone z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Prawdopodobnie właśnie to ocaliło nowogardzką celę śmierci. Inne polskie cele zostały zlikwidowane, przerobione na magazyny, pomieszczenia gospodarcze, a ta warszawska jest zaplombowana i aby się do niej dostać, trzeba byłoby przebijać się przez mur. Do tej w Nowogardzie wciąż jest dostęp, ale rzadko kiedy ktoś ją odwiedza. Prowadzą do niej betonowe schody i wąski korytarz. Obok znajdują się jeszcze dwa inne pomieszczenia. Jedno to izolatka z betonowym łóżkiem, w drugim niepokornych więźniów przywiązywano do drewnianego łóżka, stosując przymus bezpośredni. Nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, że w którymś z tych pomieszczeń skazaniec oczekiwał na wyrok. Z artykułu w Kurierze Porannym dowiedzieć możemy się, że w jednym pomieszczeniu czekała trumna, w drugiej ksiądz. Sama cela śmierci to około 7 metrów kwadratowych. Na środku znajduje się zapadnia. Początkowo wykorzystywano drewnianą, później wymieniono ją na blaszaną. Pod zapadnią studzienka na głębokość około metra, a nad nią hak z kołowrotkiem, na którym kiedyś wieszano sznur i samego skazańca. Kiedyś była też w tym pomieszczeniu gruba kotara, która dzieliła pomieszczenie na pół. Za nią czekał kat. Dziś został po niej jedynie karnisz. Obecnie w celi brakuje dźwigni, a ściany są obdrapane. W niektórych miejscach odpadła farba i powychodził grzyb. Nie ma środków na utrzymanie jej w stosunkowo dobrych warunkach, ale nie ma też takiej w sumie potrzeby. Pan Sądka mówi, że czasem na własną rękę ją uprzątną, ale nikt za bardzo nie chce się tam zapuszczać. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Takie miejsca nigdy nie wzbudzały sympatii. Jeśli słuchacie mnie na YouTubie, to na ekranie pokazują się w trakcie zdjęcia z wnętrza celi. Zapytałam pana Przemysława o jego odczucia, gdy wchodzi do środka. Cały ten odcinek właściwie powstał dlatego, że bardzo, ale to bardzo często myślałam, jak to jest. Jak to jest wejść do miejsca, w którym życie tracili zwyrodnialcy. Tym bardziej, że przez lata miałam to miejsce pod nosem. Według kapitana Sądki, nieważne, czy to pierwszy, czy kolejny raz, zawsze w celi śmierci człowieka ogarnia niepokój. Zapada nostalgiczna cisza. Czuć tam też lekką dozę strachu. W końcu w tym miejscu odbierano ludzkie życia. Tam często myśli się o tych wszystkich straconych, mimo że nawet nie wiadomo, kim byli. W środku podobno zaczynasz zastanawiać się, czy to miało tak naprawdę sens. Pan Przemysław żartuje, że nawet najwięksi poplecznicy kary śmierci w tym pomieszczeniu nabierają wody w usta. Nie potrafię wyobrazić sobie swojej reakcji. Jak to jest być tam w środku, znając te wszystkie mrożące krew w żyłach historię.
Zapytałam o to bliskiej mi osoby, która też lata temu miała okazję odwiedzić Podzamcze. W tej chwili osoba ta nie jest w stanie powiedzieć, jakie miała odczucie będąc w środku. Najwidoczniej podeszła do tego na chłodno. Możliwe, że zależy to od człowieka. Każdy przecież przeżywa dane sytuacje na swój sposób. Jestem naprawdę poruszona tym tematem. Mam ciarki, kiedy myślę o ostatniej celi śmierci. Nie uważam jej za okryte złą sławą miejsce. Jest to kawał historii, jedno z takich miejsc, które wywołuje w człowieku skrajne emocje. Tak jak na przykład opuszczone stare szpitale czy domy morderców. To działa na psychikę człowieka i pobudza wyobraźnię. Zainteresowanie nowogarską celą śmierci jest znikome. Może to i dobrze. Przeszła ona przecież lata temu na zasłużoną emeryturę. Mam jednak nadzieję, że zostanie w pewien sposób zabezpieczona jako ostatni pomnik kary śmierci w Polsce. Wiem, że brzmi to źle, ale ściślej mam tu na myśli historię naszego kraju. Ludzie, rzeczy i miejsca takie jak to, które przyczyniły się do tego, na jakim etapie życia jesteśmy my jako społeczeństwo. Na koniec chciałam podziękować wszystkim wytrwałym, którzy poświęcili chwilę na wysłuchanie tego odcinka. Chciałam jeszcze raz podziękować rzecznikowi prasowemu dyrektora zakładu karnego w Nowogardzie, kapitanowi Przemysławowi Sądźce, pani Katarzynie z Miejskiej Biblioteki Publicznej, moim bliskim za rozmowy, wsparcie, Julii, Kasi, Karolowi i Jordanowi za poświęcenie czasu na przeczytanie scenariusza, poprawki czy pomoc w poszukiwaniu niektórych informacji. Polecam zajrzeć do źródeł. Jest tam nagranie ze środka celi w programie Polskiej Telewizji Internetowej. Film Był bunt czy materiały archiwalne. Pozdrawiam stałych i nowych słuchaczy. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, śledzenia mediów społecznościowych w związku z aktualizacjami. Teraz się z Wami żegnam i życzę Wam wszystkiego co dobre. Standardowo miejcie oczy szeroko otwarte.